Arkadiusz Błażyca, Finansowe rymowanki Kota Biznesika. Oszczędności. Na temat finansów wiesz już tak wiele, więc pora nadeszła, abyś zadbał o siebie. Na pewno jest coś, o czym marzysz na co dzień. Podpowiem ci teraz, jak zdobyć to możesz. Poproś rodziców o 3 słoiki, aby móc do nich zbierać wszystkie grosiki, te, które dostajesz i które zarobisz w pierwszym biznesie albo z kieszonkowych. Pierwszy z nich będzie na małe wydatki, takie jak lody czy czekoladki. Nie da się przecież żyć bez słodyczy, więc wrzuć tam małą część swoich zdobyczy. Drugi będzie tylko na pomoc innym, bo trzeba wrażliwym być na ludzkie krzywdy. Nawet małe pieniądze nieraz życie ratują. Podziel się z tymi, którzy ich potrzebują. Do trzeciego niech trafią największe ilości. Napisz flamastrem słowo oszczędności. Zawieź też zdjęcie swego celu, by go widzieć, a z każdym grosikiem będziesz coraz bliżej. Więc myśl o grubych, ale zauważaj drobne, bowiem dużą wartość mają każde pieniądze. W końcu osiągniesz cel, tego jestem pewien. Każdy duży dom jest zbudowany z małych cegieł. Czytał oczywiście TataMariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk TataMariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.